cały czas mamy 37 biletów w Szczecinie, to oznacza, że tutaj dzisiaj wyciągnę Szczecinę solo jeden. Piąta gonitwa, o, bardzo licznie obsadzona, aż 14 koni, wyścig handicapowy czwartej grupy dla 3-letnich starszych koni, rozegrane zostanie na dystansie 1600 metrów i było tajkę, a pozostałe konie po 3-letnie. I było tajkę, ma lat 7, no i też poniesie najwyższą wagę w polu, bo aż 65 kg jest to też koń najwyżej sklasyfikowany. Handicap jest tą tak duża wagą. Z dwójką Jan Gales, to jest koń urodzony we Francji, trenuje go Krzysztof Ziemiań i ciągle uczeń Klausia z Polityka, waga 57,5 kg. Koń w tym roku 2/4, 5, 6 raz był drugi. Numer 3 to jest Prince of Lyra, to jest koń, to pewnie faworytem będzie, to był osoby Dilla i trener Piotr Piotrkowski w siodle Kumuszek, Kokurwek, Wulu, waga 62 kg, koń wygrał wyścig uczniowski. Trener mówi, że nie poradził sobie podczas wyścigu na sprincie, teraz uważa, że powinno być lepiej. Numer 4 wspomniany było tajkę, ciągle na palcerska 65,5 kg. W końcu roku startował 4 razy, był drugi, szósty, natomiast też w wynikach przeszkodowych brał udział, był trzeci i dziewiąty. Kolejny stawce to premier Rua. To jest ogier trenowany przez Janusza Kozłowskiego, ciągle trochę na podwórze grają, waga 53,5 kg, bardzo korzystna waga. Koń startował 3 razy, 5 miejsce, później 11 we Wrocławiu, na tydzień w czwartej grupie na 1800 metrów, tutaj jest trzecie miejsce, przegrał do Kasimierowa, i 3/4 długości, bardzo ładnie punktowo z końca. Tak, dziewiątka to Kams, przygotowywany do startu przez Stanika Plawacza, ciągle sobie Samsara Bajek, waga 60,5 kg. Ten koń też ma na koncie jedno zwycięstwo w trzeciej grupie. Trener mówi, że utrzymuje stabilną formę i płatne miejsce jest w jego zasięgu. Jeśli koń trzeba tylko poczekać, bo dotychczas zawodzi. A to koniu wdzięcznej nazwie Ama, trenowany przez Andrzeja Walickiego. Siodle Martyna Sommer, waga tylko 50 kg. Ama w ubiegłym roku nie biegał, w roku 3/10, 4/8 i ostatnio zajął drugie miejsce. W czwartej grupie na 1000 metrów przegrywając jedną, czwartą grupę do Kasimy Royal. Kolejny koń to 14. Master Gold, przygotowywany do startu przez Macieja Włoskiego w siodle Dastan Sabat, Pekon, waga 61 kg. Koń ostatnio wygrał do czwartej grupy we Wrocławiu na 1600 metrów. Numer 7 to jest Kama, trenowany przez Krzysztofa Ziemiańskiego w siodle Ireneusz Wójcik, waga 56,5 kg. Kamam trzecie, drugie, piąte miejsce w tym roku. Ósemka Dancing Rico. To jest kasztan urodzony w Czechach, trenowany przez Krzysztofa Ziemiańskiego, w siodle Czokej Martin Sorynet, waga 57,5
7 kg, jedno, drugie miejsce, czwarte, paszczyle, jedno, ósme. Strzelka numer 1, przygotowywana do startu przez Adama Wysyka w siodle, 47,5 kg. I trener Wysyk mówi, że klasz urodzonej na Litwie, a tutaj będzie niska waga. Numer 6 to jest Karol Villa. Klacz trenowana przez Macieja Głowskiego, siostra uczenia Sanzara Altypeko, waga 52 kg. Konkurs roku 3, 4, 5, 6, 7 miejsce, to jakieś musi zająć inne niż dotychczas, tak by wychodziło z tego wszystkiego. Z dziesiątką pobiegnie Cyrano. To... Mama Upieka, Dawaj, Dawaj masterku. Dawaj master. Dawaj master. Prowadzenie Ama. Ama, ale jest atakowany przez Prince Flyer. Ama, Prince Flyer. Ama, Prince Flyer. Ama, Ama, 157 do telewizja. Ama, Prince Flyer. I tutaj Flyer. Bardzo dziękuję. No i dnia Galeste, to wygląda wyścig. Patrycja, Patrycja, derkę masz pod drzewem. Dobra. Thank you.